Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku TikTok, tym razem z nowego studia. Tak jest, przez ostatni tydzień pracowałem w pocie czoła, żeby doprowadzić mój mały pokoik do takiego stanu, w jakim go teraz widzicie, nieco bardziej profesjonalnego, bardziej przytulnego, bardziej estetycznego studia niż było to do tej pory. Mam nadzieję, że efekt wam się podoba, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się tutaj osiągnąć, ale swoje opinie pamiętajcie, że możecie wyrażać w komentarzach poniżej. Dzisiaj odcinek, o który prosiło mnie tak wielu widzów TikTok, że w końcu na zakończenie 2023 roku postanowiłem go zrealizować, dlatego zapraszam was na odcinek o mojej kolekcji zegarków edycja 2023. Zaczynajmy! Cześć, ja nazywam się Krzysiek i witam was w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Formułka za nami, teraz możemy przejść do sedna tego materiału. Przez niemal 2 lata nie dodawałem nic na ten kanał, ale wy nie próżnowaliście w tym czasie, bo pod starymi odcinkami TikTok pojawiały się komentarze dotyczące tego, żebym w końcu zaktualizował swoją kolekcję zegarków, czyli materiał z 2018 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Mamy rok 2023, więc pomyślałem sobie, że fajnie byłoby, jeżeli już kanał powrócił na dobre, fajnie byłoby zaktualizować moją kolekcję, zaktualizować tamten film, opowiedzieć wam o tym, co w mojej kolekcji się zmieniło, a zmieniło się trochę, jakie zegarki przybyły, jakich zegarków się pozbyłem, bo też było ich trochę, no i ogólnie opowiedzieć wam o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, dlatego usiądźcie wygodnie, weźcie coś do jedzenia, zapaszcie sobie herbatkę albo kawkę i zapraszam was do oglądania, ale najpierw... Kolekcja zegarków to rzecz bardzo indywidualna i chciałbym, żebyście to zapamiętali, że nieważne, czy macie same Rolexy, czy same budżetowe zegarki Casio, czy też na przykład same zegarki radzieckie, ważne jest to, żeby kolekcja była dopasowana przede wszystkim do was, żeby spełniała wasze założenia, żeby dopasowana była do waszego stylu życia, waszego budżetu itd., itd. Nie chcemy na tym kanale, a przynajmniej ja nie chcę od wielu lat i mam nadzieję, że wy również, nie chcemy się tutaj popisywać, pokazywać, że tylko drogie zegarki są godne uwagi, no bo też taka jest istota tego kanału, że nie budżet definiuje to, czy wasza kolekcja jest wartościowa, czy też nie, tylko to, czy ona ma charakter, czy jest do was dopasowana. To jest rzecz numer jeden. Ja nie jestem kolekcjonerem, nigdy się kolekcjonerem nie nazywałem, ale w międzyczasie udało mi się zebrać kilka zegarków, mam je w swojej kolekcji, już nazywajmy to po imieniu. Natomiast nigdy nie przykładałem większej wagi do tego, żeby mieć zegarki, które są bardzo drogie, które wykraczają poza założony budżet. Zawsze wybierałem zegarki, których nie będę bał się założyć, na przykład wyjeżdżając do Paryża, czy też przechadzając się jakimiś ciemnymi uliczkami. Zawsze skupiałem się na tym, żeby moje zegarki były dopasowane do mnie, żeby mi się podobały. Nie patrzyłem nigdy na cenę. Dlatego też moja kolekcja na przestrzeni lat ewoluowała i dotarłem do pewnego momentu, pewnego etapu w moim życiu, kiedy zdecydowałem, że większość moich zegarków, które posiadam, nie spełniają moich założeń. Moją kolekcję zweryfikował przede wszystkim upływający czas i czas po 2020 roku, kiedy przestałem wychodzić z domu tak często jak do tej pory, zacząłem pracować zdalnie. Zacząłem też zauważyć, że większość moich zegarków, które posiadam, leżą po prostu w pudełku przez większość czasu i ich kompletnie nie używam. Dlatego też zdecydowałem się część z tych zegarków sprzedać, część z tych zegarków znalazła swój nowy dom, a zostawiłem sobie tylko takie, które są dla mnie w jakiś sposób ważne, albo pasują mi niezależnie od tego, czy je noszę, czy nie, i po prostu chciałem je nadal mieć w swojej kolekcji. Mam też kilka zegarków, których kompletnie nie noszę, które na przykład dostałem w prezencie, o nich też wam opowiem. Tyle słowem wstępu, przejdźmy już do sedna sprawy. Okej, szybko opowiem wam o 2 zegarkach, których w ogóle nie noszę, ale dostałem je w prezencie od marki Swatch i są to zegarki z Dragon Balla, zegarki Dragon Ball Z i Swatch w 2 wersjach kolorystycznych, 2 różne modele, jeden troszkę większy, drugi trochę mniejszy, zegarki kwarcowe. Był to bardzo miły prezent w czasie, kiedy w ogóle niczego nie nagrywałem, dlatego też je sobie zostawiłem, ale ich po prostu nie noszę, bo trochę nie wpasowują się w mój gust. Ja też nigdy nie byłem ogromnym fanem Dragon Balla Z. Oczywiście sentyment z dzieciństwa pozostał, dlatego te zegarki są u mnie, ale mam wrażenie, że niebawem z mojej kolekcji się ulotnią. A teraz już przejdźmy do pozostałych zegarków, które posiadam. W skład mojej kolekcji wchodzi kilka zegarków, o których wam chętnie dzisiaj opowiem, a pierwszym z nich, choć delikatnie uszkodzonym, bo pasek nie wytrzymał próby czasu, jest kultowy już
Casio F91W, czyli klasyczny zegarek na baterię. Ja bardzo lubiłem ten zegarek, no i też go bardzo często nosiłem ostatnio, dlatego też paseczek nie wytrzymał, będzie trzeba coś z tym zrobić niebawem, ale mam wielki sentyment do tego zegarka, bardzo go lubię, wytrzymał ze mną naprawdę sporo, był do zadań specjalnych, no i jest w mojej kolekcji, aczkolwiek nie mogę go póki co założyć. Kiedyś wydałem te 50 zł na zegarek, wytrzymał wiele, więc mam nadzieję, że jeszcze ze mną trochę wytrzyma. Drugie miejsce w moim pudełku tuż obok Casio F91W zajmuje zegarek, który bardzo często towarzyszył mi jako zegarek garniturowy, chociaż bezpośrednio garniturowcem bym go nie nazwał, ale spełniał się w tej roli bardzo dobrze, czyli Citizen EcoDrive Stiletto. Stiletto dlatego, że jest to po prostu bardzo cieniutki, niczym sztylet zegarek w bardzo cienkiej kopercie. Zresztą ten zegarek mogliście też oglądać w jednej z recenzji na tym kanale, was serdecznie do niej odsyłam. Co w tym zegarku mnie urzekło? Przede wszystkim jego bardzo klasyczna stylistyka, to, że nie jest nachalny w żadnym stopniu, aczkolwiek nie jest też bardzo klasycznym zegarkiem. Nie jest to zegarek najprostszy z możliwych, tarcza taka troszkę przestrzenna, wygląda bardzo efektownie, bardzo też pięknie odbija promienie słoneczne, co możliwe, że widzicie w tym momencie. Ja jestem z tego zegarka bardzo zadowolony, bardzo często właśnie sprawdzał się u mnie jako zegarek garniturowy, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo cienki. Ta koperta pięknie mieściła się pod mankietem koszuli, sprawdzał się po prostu jako garniturowiec, chociaż zegarki na bransolecie teoretycznie nie powinno się zakładać do garnituru. I chociaż zbyt często go nie noszę, to bransoleta, w którą jest wyposażony, jest bardzo komfortowa, świetnie wygląda na nadgarstku, prezentuje się świetnie, nie mam zamiaru się go pozbywać, jest w mojej kolekcji na stałe, póki co. A skoro o Citizenach mowa, mam tutaj jeszcze zegarek Blue Angels, czyli zegarek tak zaawansowany technologicznie, jak żaden inny w mojej kolekcji, z mechanizmem radio controlled, czyli takim, który potrafi na przykład sam przestawić datę, godzinę, w zależności od różnych stref czasowych, w zależności od liczby dni w miesiącu. Całkiem przyjemny zegarek, właściwie bezobsługowy, ładowany energią słoneczną, ponieważ mamy tutaj również mechanizm EcoDrive. Zegarek, który można założyć na rękę i nie przejmować się tym, że na przykład któryś miesiąc jest przestępny. Sporo osób pod moją recenzją zastanawiało się, czy ten zegarek wytrzyma próbę czasu, no i jak widać, cały czas chodzi, cały czas ma się świetnie i mam nadzieję, że w takim stanie pozostanie, ale nic absolutnie się z nim nie dzieje, jest to jeden z moich ulubionych zegarków najładniej prezentujących się na nadgarstku, chociaż jego koperta jest naprawdę spora. Nie zmienia to jednak faktu, że to najciekawszy chyba z moich zegarków, jeżeli chodzi o zaawansowanie techniczne. Sporo tych funkcji, które w tym zegarku się znajdują, cały czas działają bez zarzutu, nic się z nim absolutnie nie dzieje. Zegarek jest nadal w mojej kolekcji, raczej z niej się go nie pozbędę, ale rzadko go noszę, stosunkowo rzadko. Chciałbym go nosić częściej, co możliwe, że po tym odcinku się zmieni. Kolejny zegarek w mojej kolekcji to Swatch. Swatch, którego też mieliście okazję oglądać, podziwiać, czy też skrytykować, bo takich głosów również nie brakowało. W mojej recenzji jest to System 51, model, który jest inspirowany zegarkami typu Pilot. Bardzo ciekawy zegarek, cały czas działa bez zarzutu, ale z tym zegarkiem mam naprawdę sporo fajnych wspomnień, jest naprawdę bardzo uniwersalny, niezmiennie działa od wielu lat i też nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Jest to jeden z moich zegarków automatycznych, który pozostał w kolekcji, który się uchował, ponieważ nie mam ich już zbyt wiele. Zostało mi tylko kilka i jednym z nich jest właśnie ten Swatch. Chyba wszystko powiedziałem w mojej recenzji, niewiele się od tego czasu zmieniło. Zegarek jest naprawdę ciekawy, interesujący. Cała seria System 51 zasługuje na waszą uwagę, właściwie powinna zasługiwać na waszą uwagę, ponieważ ten mechanizm to swego rodzaju rewolucja w świecie zegarków, ale o tym już było, o tym już mówiłem. Odsyłam was do mojego odcinka dotyczącego System 51, a tymczasem przejdźmy już do innego zegarka, również automatycznego. Z kolejnym zegarkiem mam relację love-hate, bo czasami patrzę na niego i jestem nim urzeczony, a czasami patrzę na niego i chcę go sprzedać, ale nadal znajduje się w mojej kolekcji. Jest to zegarek Andon Aqua. Zegarek nietypowy, zegarek bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to zegarek stworzony specjalnie na potrzeby tego programu, tego kanału. Jest to zegarek sygnowany logiem TikTok. Bardzo masywny, przez to zauważalny na nadgarstku. Nie da się go nie zauważyć. Generalnie prezentuje się ciekawie, luma jest fantastyczna i tutaj nie można się z tym absolutnie kłócić. Natomiast czasami mam wrażenie, że jest to po prostu zbyt duży zegarek dla mnie i tylko dlatego jestem z nim
w takiej relacji, a nie innej. Jest to ciekawy zegarek zdecydowanie, bardzo, bardzo niepowtarzalny i tego nie można mu odmówić w żadnym stopniu. Relacja, tak jak powiedziałem, jest dosyć burzliwa, ale też mam nadzieję, że do dopracowania, do przepracowania, bo jest to ewidentnie jeden z symboli tego kanału i nawet gdyby miał zostać w pudełku na stałe, nawet gdybym miał go nigdy już więcej nie założyć, to będzie mi przypominał o tym, że TikTok to jeden z najważniejszych projektów w moim życiu, dlatego też ten zegarek ma swoje honorowe miejsce w mojej kolekcji. A jeżeli mówimy o sentymentach i honorowych miejscach w kolekcji, to zdecydowanie takie miejsce należy się zegarkowi Seiko, którego wam chyba nie pokazywałem. Jest to zegarek kwarcowy z serii SQ, czyli takiej vintage'owej linii zegarków kwarcowych. Nie mam pojęcia, jaki to dokładnie model zegarka, ponieważ nie udało mi się tego nigdy znaleźć, ale postawiłem sobie za cel, żeby ten zegarek doprowadzić do użytku. Zamówiłem do niego nowe szkiełko, wymieniłem w nim baterię, koronkę, wyczyściłem go z tego całego brudu, który przez lata niestety się na nim zebrał, no i w takiej formie, w formie odświeżonej, ten zegarek jest w mojej kolekcji. Co więcej, jest to zegarek mojego taty, którego już nie używa, co prawda, ale wydawało mi się, że szkoda by było, żeby taki zegarek leżał gdzieś w pudełku, dlatego też troszkę go odrestaurowałem własnymi siłami. Nie jest to robota perfekcyjna, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego zegarka, przypomina mi o wielu sytuacjach z mojego życia. Jest to też zegarek, który pamiętam z dzieciństwa, bo mój tata nosił go przez wiele, wiele, wiele lat. Obecnie nosi Seiko 5, ale ten zegarek to rzeczywiście taki sentymentalny element mojej kolekcji, którego prawdopodobnie nigdy się nie pozbędę, często go noszę. No jest to całkiem przyjemny zegar, bardzo klasyczny, ale jednocześnie i bardzo uniwersalny. Niestandardowe zegarki to mój konik, bardzo lubię takie nietypowe rozwiązania, dlatego też postanowiłem, że pokażę wam mimo wszystko, mimo powszechnego ostracyzmu, który może mnie spotkać za ten zegarek, a właściwie zegarek, bardziej ozdobę, biżuterię, pokażę wam Nothing Watch, czyli zegarek, który nie ma w sobie nic. Nie ma sobie żadnego mechanizmu. O żadne inne zegarki nikt mnie nigdy nie zapytał tak często jak o ten zegarek. Kiedyś miałem w nim w środku ryż, a teraz mam w nim nic. Fajny zegarek po to, żeby na przykład kogoś zdenerwować albo kogoś sprowokować do rozmowy, bo po prostu nie znajduje się w nim kompletnie nic. A koperta w tym zegarku pochodzi z mojego fejkowego Rolexa, którego kiedyś podesłał mi jeden z widzów i mam wrażenie, że w takiej wersji jest tym, czym tak naprawdę powinna być, czyli zegarkiem bez zegarka. Lepiej z takiego zegarka zrobić na przykład taką ozdobę i założyć ją na nadgarstek po to, żeby sprowokować do dyskusji osoby, które na taki zegarek swoim wzrokiem trafią. Nie noszę go prawie w ogóle, ale mam go w pudełku i za każdym razem, kiedy go oglądam sobie, to mam wrażenie, że to był dobry pomysł, żeby zrobić takie coś. Nie jest to absolutnie zegarek, ale pokazałem go wam jako element mojej kolekcji. Idźmy dalej, bo trochę tych zegarków jest, a kolejnym z nich jest Dan Henry 1972, czyli zegarek inspirowany Porsche Design. Niekoniecznie jest to Porsche Design w pełnej krasie, ale zegarek zdecydowanie bardzo urodziwy, świetnej jakości, wytrzymały, który przez ostatnie miesiące był wystawiany w wielu portalach aukcyjnych za jakieś ogromne pieniądze, nie mam pojęcia dlaczego, ale na szczęście Dan Henry ostatnio wznowił ten zegarek w dwóch wersjach, automatycznej i kwarcowej. To jest zegarek z pierwszej edycji, niezmiennie jeden z moich ulubionych zegarków, bardzo często go zakładałem wtedy, kiedy mogłem, bardzo mi zawsze pasował do ciemnych ubrań, do ciemnych stylizacji. Często też go nosiłem dlatego, że czerwona wskazówka chronografu to coś, co przykuwa wzrok, przykuwa uwagę. Żółte, postarzane indeksy, wskazówki, wszystko to sprawia, że ten zegarek po prostu jest jednym z moich ulubionych zegarków. Świetnie wygląda, świetnie się prezentuje na nadgarstku, a nie jest jakoś przesadnie drogi, więc bardzo serdecznie go wam polecam. Czarne chrono Dan Henry to nie jedyny zegarek tej marki, który posiadam w swojej kolekcji, bo drugim z nich jest Dan Henry 1962 w wersji z niebieską tarczą. Jest to zegarek bardzo klasyczny, przypominający odrobinę Omega Speedmaster, ale inspirowany zegarkiem Universal Genève. Ale bardzo, bardzo lubię go nosić. Jest zdecydowanie jednym z tych zegarków, które są bardzo wygodne. Świetnie leży na nadgarstku ze względu na swoje niewielkie rozmiary, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że właśnie tak niewielki jest to zegarek, ponieważ jest jednocześnie bardzo komfortowy i ja bardzo cenię sobie komfort podczas noszenia czegokolwiek w zasadzie, a tym bardziej zegarków, dlatego ten zegarek kwarcowy jest stałym elementem mojej kolekcji, bardzo go lubię i też zajmuje swoje miejsce na
na poduszeczce w pudełku z zegarkami, których najczęściej używam. Przejdźmy teraz do zegarków, które nosiłem zdecydowanie najczęściej. Będą to trzy zegarki, z czego dwa wyglądają praktycznie tak samo, różnią się tylko kolorem. Niemniej były to najczęściej używane przeze mnie zegarki w ostatnim czasie, ale zanim przejdziemy do tych dwóch, zacznijmy od Casio z serii Edifice. Świetna seria, aczkolwiek ten konkretny model ostatnio pojawił się w innych wariantach kolorystycznych, dlatego serdecznie Wam polecam sprawdzić te modele. Ten zegarek pojawił się u mnie bardzo przypadkowo, był to bardzo spontaniczny zakup, ale jestem niesamowicie zadowolony z tego zegarka. Nie było go co prawda na kanale, nie stworzyłem żadnej dedykowanej prezentacji tego modelu. Od czasu, kiedy go kupiłem, jest on zdecydowanie bardzo często na moim nadgarstku, gości na nim zdecydowanie częściej niż pozostałe zegarki. Właśnie ze względu na to, że jest niesamowicie cieniutki, bardzo wygodny, wygląda świetnie, może trochę przypominać Royal Oak'a od MRPG, ale absolutnie nie jest to inspiracja, nie jest to kopia, nie jest to podróbka, żeby nie było, bo jest to zegarek, który ma swój charakter, ma swoje DNA, jest inspirowany innymi zegarkami, ale to absolutnie go nie przekreśla. Szafirowe szkło w tym budżecie, coś naprawdę rewelacyjnego, świetnie wygląda, świetnie się prezentuje. Bransoleta mogłaby być lepsza, ale nie narzekam akurat na nią. Nowe wersje kolorystyczne są nawet jeszcze ciekawsze, ale ja mam tą klasyczną z szarą szczotkowaną, czy czarną szczotkowaną tarczą. Zegarek rewelacyjnie prezentuje się na nadgarstku, rewelacyjnie wygodnie się go nosi, dlatego z czystym sercem Wam go polecam. Jest to jeden z moich ulubionych zegarków, bardzo często go noszę, jest to stały element mojej kolekcji i raczej nim pozostanie. Ale przed Wami dwa zegarki, które wyglądają niemal identycznie, ponieważ są to dwa zegarki z tej samej linii Timex Q, jeden w wersji root beer złotej, drugi w wersji srebrnej z niebieską tarczą. I oba te zegarki nawiązują do klasycznej serii Timex Q. Uważam, że te zegarki są po prostu piękne, wyglądają świetnie na nadgarstku, nie kosztują majątku, aczkolwiek w regularnej cenie raczej bym ich nie zakupił. Często można je na szczęście dostać na promocjach w różnych sklepach internetowych, dlatego serdecznie polecam Wam przejrzeć, jeżeli byście byli zainteresowani. Ja ze swojej strony bardzo gorąco polecam, bo jest to zegarek nietypowy ze względu na swój wygląd, bardzo inspirowany zegarkami vintage'owymi, szczególnie ta bransoleta. Bransoleta troszkę wyrywa włosy, ale już to opanowałem. Dużo większą wagę przykładam do tego, jak ten zegarek wygląda. Można powiedzieć, że jest to zegarek modowy, bo czemu nie? Uważam też, że jest bardzo, bardzo dobrze wykonany i ja jestem bardzo zadowolony z tego zegarka. Tego kupiłem dosyć spontanicznie, tego już nieco mniej, ale byłem pozytywnie zaskoczony tym modelem. Bardzo spodobał mi się w tej wersji kolorystycznej, odwróconej nieco z tym srebrnym, stalowym bezelem, obrotowym oczywiście. No i cóż, te dwa zegarki bardzo często pojawiały się przez ostatnich kilka lat na moich nadgarstkach, na moim nadgarstku jednym, ale te dwa zegarki. Timex Q to moim zdaniem świetny model w dobrej cenie, no a przy okazji świetnie wyglądają, świetnie się prezentują. Ja jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Przed nami ostatnie pudełko z zegarkami, znajdują się w nim cztery modele, chyba najdłużej w mojej kolekcji, też chyba najczęściej zakładane niegdyś, teraz troszkę mniej, ale jest tu też jeden zegarek, któremu warto poświęcić nieco więcej uwagi, do tego za moment przejdziemy. Zaczynamy od mojego komunijnego prezentu, zegarek na pierwszą komunię, Timex Expedition, w bardzo dziwnej kopercie, której dzisiaj bym prawdopodobnie już dla siebie nie wybrał, wtedy był to mój ulubiony zegarek, najbardziej wyczekiwany prezent, jaki mogłem dostać. Mój pierwszy zegarek w życiu, taki prawdziwy pierwszy zegarek. Cały czas działa, cały czas chodzi, ma nową baterię, ma pasek NATO, cały czas w mojej kolekcji, cały czas niezmiennie, ogromny sentyment i w moim pudełeczku zajmuje zaszczytne miejsce. Kolejny zegarek z gatunku pierwszy, bo faktycznie był to pierwszy mój zegarek zakupiony po długiej przerwie, kiedy w ogóle nie nosiłem zegarków. Zupełnie przez przypadek na Allegro, na oficjalnej stronie Timexa. Zegarek kupiony w jakiejś tam promocji, ale bardzo mi się spodobał i w sumie, jak patrzę na niego teraz, to mam wrażenie, że nie spotkałem nigdy później zegarka, który by go chociaż odrobinę przypominał i wiem, że jest to zegarek inspirowany zegarkami typu Hamilton, czy też zegarkami militarnymi, to mam wrażenie, że jednak ten układ elementów, tarcz, to jak wyglądają te poszczególne wskazówki i tak dalej, chyba nigdy później się z podobnym zegarkiem nie spotkałem i do dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo
bardzo go lubię, chociaż z tego co widzę skończyła mu się bateria i będzie trzeba ją wymienić po to, żeby znowu tchnąć w niego nowe życie. Świetnie prezentuje się na pasku NATO, wytrzymał naprawdę wiele, sporo sentymentów związanych z tym zegarkiem, bardzo go lubię, jest w moim pudełku niezmiennie od już kilkunastu lat. No i jeszcze jeden Timex, jeszcze jeden Expedition, przez niektórych pokochany, przez innych znienawidzony ze względu na to, że często te zegarki się po prostu psuły. W moim przypadku, jak zresztą widać, zegarek działa niezmiennie przez wiele lat. Jest to Timex Expedition, który podobnie jak poprzedni jest stylizowany na zegarki militarne, aczkolwiek chyba nie wytrzymałby zbyt wielu godzin na placu boju, bo jest wykonany z dosyć tanich materiałów, szkiełko mineralne, bez żadnej ryski do dzisiaj. Koperta, która prawdopodobnie jest wykonana z mosiądzu, jedynie pokryta PVD, no i tak generalnie nie jest to zegarek wysokich lotów, ale bardzo go lubię, świetnie wyglądał zawsze i też świetnie się prezentował na moim nadgarstku przez wiele lat. Fajny zegarek, dosyć tani i przystępny, ale tak jak mówię, trzeba było mieć szczęście, żeby się nie popsuł, bo w wielu sytuacjach te zegarki jednak lądowały na gwarancji, czy gdzieś u zegarmistrzów, czy na wymianie po prostu mechanizmu, bo coś tutaj poszło nie tak. Na szczęście w moim przypadku jest inaczej, ten zegarek do dzisiaj chodzi, odmierza czas, no i też cieszy moje oko. I szanowni państwo, ostatni zegarek z zestawienia, ale absolutnie nie jest to najgorszy zegarek i chciałbym to już w tym momencie powiedzieć. Zegarek zakupiony zupełnie przypadkowo na jednej z licytacji na grupie facebookowej, a jest to zegarek marki Norton i nie jest to absolutnie firma, która później produkowała antywirusa. Jest to marka szwajcarska, jest to zegarek Swissmade z lat prawdopodobnie 70. Z tego co udało mi się ustalić, aczkolwiek pewności nie mam, ponieważ o tej marce naprawdę niewiele informacji da się znaleźć w internecie. Natomiast wiem, że jest to zegarek szwajcarski, bardzo wiekowy, zegarek manualny do nakręcania, który obecnie od wielu lat jest zepsuty. Chciałbym, żeby tym zegarkiem zajął się zegarmistrz i z powrotem dał mu to, co najlepsze, czyli pozwolił mu odmierzać czas. Coś stało się prawdopodobnie ze sprężyną, ale mam wrażenie, że jest to rzecz do ogarnięcia. Obecnie czeka na swoją kolej w kolejce do naprawy, ale mam nadzieję, że niebawem tym zegarkiem już działającym się Wam pochwalę. I tak właśnie prezentuje się moja kolekcja zegarków, moja skromna kolekcja, bo tak jak mogliście zauważyć, nie było tutaj żadnej Omegi, żadnego Rolexa, żadnego bardzo drogiego zegarka, bo tak jak już wspominałem wcześniej, nigdy nie zależało mi na tym, żeby moja kolekcja składała się tylko z drogich zegarków, szanowanych marek, chociaż zegarki są moją pasją, zawsze były i zwracam uwagę na to, co noszę na nadgarstku, niemniej zawsze starałem się nosić zegarki, które będą jakościowe, które będą dobrze wyglądały, ale jednocześnie nie będą kosztowały majątku. Dlatego też stąd zrodził się pomysł na kanał TikTok, czyli kanał, który pozwoli Wam wybrać takie zegarki, które nie zrujnują Waszego budżetu, a jednocześnie będą dobrej jakości, nie będziecie się ich absolutnie wstydzić, kiedy założycie je na Wasze nadgarstki, które będą cieszyły Wasze oko przez długie lata. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie koniecznie znać, co myślicie w komentarzach. Ja bardzo dziękuję wspierającym ten kanał, dzięki którym mogłem zrealizować między innymi glow up mojego studia. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do wspierania tego kanału, bo dzięki Wam mogę realizować nowe odcinki. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obecność, za obejrzenie, za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych odcinkach na tym kanale. Do zobaczenia.